Pewne Gunda. Dzień dobry, tu są moje laleczki. Dzień dobry, chciałem powitać Państwa w domu pod gawronem. No po prostu wróciłem ze szpitala przedwcześnie, bo jak kto wie, to wie, ale kto nie wie, to byłem w szpitalu rehabilitacyjnym. I proszę Państwa, no niestety miałem być do 22, ale dwa dni temu no musiałem opuścić ten szpital. No ja nakręciłem trzy filmy, to w Neon 24 Info, polecam sobie zobaczyć. No tytuł to przeważnie był Obóz Jeniecki, czyli Szpital Rehabilitacyjny Jantar w po prostu w Jantarze na ulicy Rybackiej 15. Polecam wszystkim ten szpital, bo jest naprawdę fajnie, super. Zabiegi, no ja nie mam powodu, żeby narzekać na zabiegi, na personel. Ta średnia kadra tam, co mnie tam zabiegi robiła i pływałem sobie na basenie, było dobrze, prawda? Byłem dobrze, ale proszę Państwa, jak się okazuje, to no był zakaz opuszczenia kosza. No ja dzwoniłem wczoraj do Narodowego Funduszu Zdrowia i minister Niedzielski nie wydał takiego zakazu. Proszę Państwa, nie wydał takiego zakazu, żeby nie wychodzić, można, żeby zakazane było wychodzić ze szpitala rehabilitacyjnego, bo kto, proszę Państwa, może i jest na tyle sprawny, to ma prawo iść do kościoła, bo nie pozwalanie na takie rzeczy to jest naruszeniem konstytucji. Każdy ma prawo do swobody obywatelskiej. No ale proszę Państwa, pani dyrektor, Polak się nazywa, doktor Polak w Jantarze, no zrobili sobie zarządzenia, że nie wolno opuszczać tego obozu jenieckiego, jak ja nazywam Jantar. Na dodatek postawili ochroniarza przy bramie, bo kiedy ja 2 metry wyszedłem za bramę w czwartek, zaraz po przyjeździe moim, to proszę Państwa, 2-metrowy ochroniarz mnie dopadł i szarpał, popychał no pacjenta, który ma kręgosłup do operacji i wepchał mnie za bramkę. No a ja wyszedłem, bo miała podjechać samochód, zamówiłem sobie jakieś tam jogurty ze sklepu w Jantarze. No niestety potem okazało się, że te zakupy, co ludzie przyszli odebierać, to przez płot trzeba było odbierać, bo furtkę zamknął na klucz ten cały ochroniarz. No ja się pytam, gdzie my jesteśmy, czy w szpitalu rehabilitacyjnym tam, czy w obozie jenieckim. No reszta tam została. Pozdrawiam posła Tadeusza Cymańskiego, który tam dalej w tym obozie jenieckim przebywa, też tam robi tę rehabilitację. No, ale powiem ciekawą rzecz. W tym obozie jenieckim, mimo że nie wolno wychodzić, jest taka dogodność, że można sobie wejść z sali prosto gimnastycznej do kawiarni i od godziny 15 zaraz wszystkiego o 13 było, a teraz od 15 tam sprzedają wino i piwo. Można się napić do woli, to tam nie ma reglamentacji żadnej, każdy sobie napić może, więc pacjent oczywiście. Więc ja nie wiem, z tego co się dowiedziałem w Narodowym Funduszu Zdrowia, dostałem informację, że oczywiście w uzdrowisku może być taka kawiarnia sobie funkcjonować, ale w szpitalu to już nie rehabilitacyjnym. A też szpital jest, że tak powiem, w spółce Romet. Oni mają jeszcze drugi szpital medyk, a trzeci to sobie już budują. Oczywiście na dobrym sobie siedzą no, łańcuchu, że tak powiem, bo Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła tam pacjentów i, no i mają dobre dochody z tego tytułu. A jeszcze większe mają dochody, ponieważ pani dyrektor zamknęła ten szpital, żeby nie wychodzić. No bo gdyby sobie wyszli, to proszę Państwa, poszliby sobie do pizzerii czy do innej kawiarni i tam by sobie piwo czy wino pili, a nie w szpitalnej kawiarni. No, proszę Państwa, jak może w szpitalu funkcjonować sprzedaż alkoholu, wina i piwa? No ja tego nie rozumiem. No oczywiście będziemy to wyjaśniać, bo ja już do Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie to zgłosiłem. I będziemy to wyjaśniać. W przyszłym tygodniu już będę też z Narodowym Funduszem Zdrowia. No, to wysyłam te filmy i to wszystko, co nagrałem. Ale wszystko zobaczycie, proszę Państwa, w Neon24 Info. No ale w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo proszę Państwa, coś mogę powiedzieć. No, tu niebawem święta. Święta Wielkiej Nocy i z tego tytułu chciałem wszystkim życzyć zdrowych, wesołych świąt Wielkanocy. Będę mógł przynajmniej być na święta u mojej mamy, z moją żoną Sylwią. Pozdrawiamy wszystkich, proszę Państwa, z
domu pod Gawronem, Sylwia i ja. To jest pomieszczone, czy jak to jest? Nie, to jest tam robione. No więc pokaż się. Pozdrawiamy i życzymy zdrowych, wesołych świąt. Wielkiej nocy. Wesołych świąt. I błogosławieństwa. Aleluja. Ahoj. Ahoj. Jezusa.